Inflacja nie jest waszym problemem, tak zupełnie poważnie. Przed wyborami ludzie nie pytają na spotkaniach o drożyznę? W zasadzie bardzo niewiele to, co pytają? To pyta. Pytają o niepodległość. Pytają... O niepodległość pytają, tak. A nie o drożyznę. O drożyznę raczej mniej. Oczywiście to jest dokuczliwe, ale ludzie rozumieją, że to jest wynik COVID-u, wynik wojny, że to jest tak naprawdę Putin, inflacja. Pytają o to, czy jesteśmy bezpieczni, czy ta wojna nie przeniesie się do nas.